Rozdział piąty Spałem tej nocy zaledwie parę godzin. Byłem bardzo zmęczony, a mimo to budziłem się często. Do niewielkiego pokoju, w którym leżeliśmy, wdzierała się noc. Zdawało mi się, że słyszę jakieś szmery, a w krótkich chwilach półsnu majaczyło mi się, że znowu dokądś uciekam gnany okropnym strachem. Helena obudziła się tylko raz. Czy nie możesz spać? spytała w ciemnościach. Nie. Byłem zresztą na to przygotowany. Zapaliła światło. Cienie pierzchły z okna. Nie można wymagać wszystkiego na raz powiedziałem. Nie mam władzy nad moimi snami. Czy jest tam jeszcze wino? Pod dostatkiem, pod tym względem moja rodzina jest niezawodna. Ale odkąd ty pijesz wino? Odkąd znalazłem się we Francji? Dobrze, odpowiedziała. Czy znasz się już przynajmniej na tym? Nie za bardzo. Lepiej, jeśli chodzi o wina czerwone, tanie. Helena wstała i poszła do kuchni. Za chwilę wróciła z dwiema butelkami i korkociągiem. Nasz przesławny firer, powiedziała, również jeśli chodzi o wina, zmodyfikował stare przepisy. Dawniej do wina gronowego nie wolno było dodawać cukru. Dziś można nawet przerywać fermentację. Widząc, że nie bardzo rozumiem o co chodzi, roześmiała się. Dzięki temu wina kwaśne w latach chudych są słodsze, wyjaśniła. Jest to szachrajstwo uprawiane przez rasę panów w celu zwiększenia eksportu i przysporzenia dewiz. Podała mi butelki i korkociąg. Otworzyłem flaszkę Mozela. Helena wzięła dwa cienkie kieliszki. Kiedy zdążyłaś się tak opalić? spytałem. Byłam w marcu w górach, na nartach. Naga? Nie, ale na słońcu można opalać się nago. Od kiedy to jeździsz na nartach? Ktoś mnie nauczył. Odpowiedziała i patrzyła na mnie wyzywająco. Świetnie, to bardzo zdrowo. Napełniłem kieliszki i podałem Helenie. Wino było cierpkie i bardziej aromatyczne od burgunda. Nie piłem takiego odkąd opuściłem Niemcy. Nie jesteś ciekaw, kto mnie nauczył? spytała. Nie. Spojrzała na mnie zdziwiona. Kiedyś prawdopodobnie wypytywałbym ją o to przez całą noc. Dziś nie miało to znaczenia. Bez troska nierzeczywistości tego wieczoru, powróciła na nowo. Zmieniłeś się, powiedziała. W ciągu dzisiejszego wieczoru dwukrotnie stwierdziłaś, że się nie zmieniłem, odrzekłem. To jest tak samo mało ważne jak tamto. Trzymała w ręku kieliszek, lecz nie piła. A może wolałabym, żebyś się nie zmienił? Wypiłem. Aby tym łatwiej mnie dręczyć. Czy dawniej dręczyłam cię? Nie wiem, myślę, że nie. To już było tak dawno. Gdy wracam myślą wstecz i zastanawiam się, jaki byłem wówczas, nie mogę zrozumieć, dlaczego na Boga nie miałaś tego spróbować. Próbuję się zawsze, czy nie wiesz o tym? Nie, powiedziałem, ale teraz zostałem ostrzeżony. Dobre jest to wino, prawdopodobnie sfermentowane do końca. Czy tak samo jak ty, Heleno, powiedziałem, jesteś nie tylko ogromnie podniecająca, jesteś zabawna. W sumie daje to wyjątkowo rzadką i uroczystą kombinację. Nie bądź taki pewny siebie. Odpowiedziała rozgniewana i usiadła na łóżku. Wciąż jeszcze trzymając w ręku kieliszek napełniony winem. Nie jestem pewny siebie. Ale krańcowa niepewność, jeśli nie doprowadzi do śmierci, może doprowadzić do pewności, której nic nie zachwieje, powiedziałem śmiejąc się. Zdawałoby się wielkie słowa, ale to jest tak jak z tą piłką. Z jaką piłką? Według mnie jest to coś takiego, co nie może się zatrzymać, nigdzie pozostać, toczy się nieustannie, bez przerwy. Życie emigranta, życie hinduskiego mnicha żebraka, życie człowieka współczesnego. Jest tych emigrantów o wiele więcej niż się na ogół przypuszcza. Wśród nich są również tacy, Którzy nigdy nie ruszyli się z miejsca. To brzmi wcale dobrze, powiedziała Helena. Lepiej aniżli stagnacja mieszczańska, skinąłem głową. Można to wyrazić także innymi słowami, i wówczas nie zabrzmi to tak dobrze. Jednakże zdolność naszej wyobraźni nie jest, chwała Bogu, zbyt duża. W przeciwnym razie mielibyśmy o wiele mniej ochotników wojennych. Wszystko jest lepsze niż zastój, powiedziała Helena i wychyliła swój kieliszek. Przyglądałem się jej, gdy piła wino. Jakże jest młoda, myślałem, niedoświadczona, godna miłości, niebezpieczna i naiwna. Ona nic nie wie, nawet tego, że stagnacja mieszczańska jest kategorią moralną, a nie geograficzną. Czy chciałbyś do tego wrócić? Spytała Helena. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Ojczyzna, wbrew mojej woli, uczyniła mnie obywatelem świata i muszę nim zostać. Nie ma już powrotu. Nawet do kogoś bliskiego? Nawet do kogoś bliskiego, powiedziałem. Nawet ziemia pędzi egzystencję piłki, egzystencję odwiecznego emigranta ze słońca. Nie ma już powrotu, albo wszystko się rozwali. Dzięki Bogu Helena wyciągnęła do mnie swój kieliszek. Ale ty, czyż nigdy nie pragnąłeś powrócić? Zawsze. Odpowiedziałem. Nigdy nie działam zgodnie z własną teorią. To przydaje jej dwukrotnie więcej uroku. Helena roześmiała się. To wszystko nieprawda. Oczywiście, że nie. Pod pajęczą osłoną słów kryje się coś innego. Co? Coś, czego nie można wyrazić słowami. Czy coś, co zdarza się tylko w nocy? Nie odpowiedziałem. Siedziałem spokojnie na łóżku. Podmuchy czasu ustały. Ich szum nie huczał mi już w uszach, tak jakbym z samolotu przesiadł się do balonu. Kołysałem się jeszcze i leciałem, ale huk motorów zamarł. Jak się teraz nazywasz? Spytała Helena. Józef Szwarc. Przez chwilę zastanawiała się nad czymś. Czy wobec tego ja też nazywam się teraz szwarc? <laughs> Roześmiałem się. Nie, Heleno, to jest tylko takie sobie nazwisko. Człowiek, od którego je otrzymałem, również przejął je po kimś. Jakiś nieznany, dawno zmarły Józef Szwarc. Niby Żyd, wieczny tłułacz, przedłuża swoje życie już w trzecim pokoleniu. Jakiś duch obcego zmarłego przodka. Nie znasz go? Nie. Czy czujesz się inaczej, odkąd nosisz inne nazwisko? Tak, odpowiedziałem, bo z tym wiąże się kilka kartek papieru, paszport, mimo że jest fałszywy. Roześmiałem się. To było pytanie z innego świata. O tym, czy paszport jest fałszywy, czy prawdziwy, rozstrzyga policja, która go sprawdza. Można by tu użyć filozoficznej paraboli, która pozwoliłaby dociec. Czym jest nazwisko? Przypadkiem czy identyfikacją? Nazwisko jest nazwiskiem, odpowiedziała Helena z nagłym uporem. Ja swojego broniłam, bo było twoje. Teraz wróciłeś z jakimś innym, gdzieś znalezionym. Otrzymałem je w prezencie, powiedziałem. Był to dla mnie najcenniejszy prezent świata. Noszę je z radością. Jest ono symbolem dobra ludzkości. Jeśli kiedykolwiek opadnie mnie zwątpienie, nazwisko to przypomni mi, że dobro jeszcze nie umarło. A co ci przypomina twoje? Ród ruskich wojaków i myśliwych, z nieodłącznym obrazem wilków, lisów i pawi? Nie mówiłem o nazwisku mojej rodziny, odpowiedziała Helena, kołysząc pantofelkiem zawieszonym na jej stopie. Dotąd noszę twoje nazwisko, to wcześniejsze, panie Szwarc. Odkorkowałem drugą butelkę wina opowiadano mi że w Indonezji istnieje zwyczaj zmiany nazwisk jeżeli dotychczasowa osobowość sprzykrzy się komuś zmienia ją przybiera inne nazwisko i rozpoczyna nowe życie dobry pomysł czy ty zacząłeś nowe życie tak od dziś odpowiedziałem pantofelek sunął się na podłogę czy niczego się nie zabiera za sobą na nowe życie? Owszem, echo, odpowiedziałem. Żadnego wspomnienia? Ono jest właśnie echem, wspomnienie, które nie boli już i nie zawstydza. Tak jakby się oglądało jakiś film? Spytała Helena. Spojrzałem na nią. Wyglądała, jakby za chwilę chciała cisnąć mi w głową kieliszkiem. Zabrałem go i nalałem wina z drugiej butelki. Co to jest? spytałem. Schloss Reinhardt Hausener. Najlepsze wino reńskie, zupełnie dojrzałe. Nie przerwano mu fermentacji, zachowało więc swój charakter i nie zmieniło piwnic, w których powstało. A więc nie jest emigrantem? powiedziałem. Nie jest kameleonem, który zmienia barwę, nie jest kimś, kto unika odpowiedzialności. Na boga, Heleno, zawołałem, czyżby przez ciebie przemawiała zaś niedziała mieszczańska przyzwoitość? Nie chciałabyś wybrnąć z tego zastoju? Nie próbuj wmawiać we mnie czegoś, o czym nie myślę, odparła zagniewana. O czym my rozmawiamy i po co? W pierwszą noc? Dlaczego nie całujemy się? A może czujemy do siebie nienawiść? Całujemy się i nienawidzimy. To są tylko słowa. Skąd masz ich tyle? Czy to jest słuszne, że tak siedzimy tu i rozmawiamy? Nie wiem, co jest słuszne. Skąd masz taki duży zasób słów? Czy tak wiele mówiłeś za granicą? Miałeś tam tak liczne towarzystwo? Nie, odpowiedziałem, bynajmniej. Właśnie dlatego posypały się one teraz tak gwałtownie, niczym jabłka z koszyka. Jestem tym tak samo zdziwiony, jak ty. Do prawdy? Wiesz mi, Heleno, powiedziałem, to jest prawda. Czy nie domyślasz się, co to znaczy? Nie możesz tego wyrazić zwyczajnie? Pokręciłem głową. Dlaczego nie? Ponieważ odczuwam obawę przed stwierdzeniami i obawę przed słowami, które cokolwiek stwierdzają. Możesz temu nie wierzyć, ale tak jest naprawdę. Do tego dochodzi jeszcze obawa przed anonimowym strachem, który włóczy się gdzieś po ulicach, o którym nie myślę i o którym nie chcę mówić, ponieważ tkwi we mnie głupi przesąd. Że niebezpieczeństwo tak długo nie istnieje, jak długo nie dopuszczam go do mojej świadomości. Dlatego prowadzimy tę niedorzeczną i dziwną rozmowę. Wydaje się, że dzięki temu czas został wstrzymany, jak w filmie, który uległ rozdarciu. Wszystko naraz ustaje. Nie może się nic stać. Jak na mnie to jest zbyt skomplikowane, powiedziała Helena. Dla mnie również. Czy nie wystarczy, że jestem tu z tobą, że jeszcze żyjesz i że dotychczas nie zostałeś schwytany? Czy dlatego przyjechałeś? Nie odpowiedziałem. Siedziała nieopodal niby urocza amazonka, naga z kieliszkiem wina w dłoni. Wymagająca, nieustępliwa, podstępna i śmiała. Zrozumiałem, że dotychczas nic o niej nie wiedziałem. Zachodziłem w głowę: Jak mogła ze mną wytrzymać? Aż naszło mnie olśnienie, jak kogoś, kto sądził, że posiada piękne jagnie i troszczy się o nie, jak troszczyć się o piękne jagnie należy. Lecz nagle spostrzega, że trzyma młodą pumę, która nie rozumie, co to niebieska wstążka na szyi i miękka szczoteczka. Natomiast w każdej chwili gotowa jest poszarpać wyciągniętą ku niej rękę. Znalazłem się w niebezpiecznej sytuacji. Jak pan się domyśla, zdarzyło się to, co było do przewidzenia pierwszej nocy. Zawiodłem i to w sposób najbardziej prymitywny. Przeczuwałem coś podobnego i nastąpiło to właśnie dlatego, że się z tym liczyłem. Faktem jest, że okazałem się niezdolny. Ale na szczęście, ponieważ byłem na to przygotowany, nie podejmowałem żadnych rozpaczliwych prób, praktykowanych w takich wypadkach. Można oczywiście przekonywać i wyjaśniać, że to tylko koniuchom to się nie zdarza, a kobiety mogą udawać zrozumienie i okazywać nieszczęśnikowi fatalne macierzyńskie współczucie. Jest to jednak sprawa diabelnie nieprzyjemna. I wielki patos w takim wypadku staje się potwornie śmieszny. Brak z mojej strony jakiegokolwiek z utartych wyjaśnień wytrącił Helenę z równowagi i skierował na mnie jej atak. Nie mogła zrozumieć, dlaczego nie chciałem jej posiąść i czuła się tym dotknięta. Mógłbym po prostu powiedzieć jej prawdę, ale nie panowałem dostatecznie nad sobą. Istnieją zresztą dwie prawdy. Jedna, wymagająca poświęcenia się, i druga, strategiczna, przy której niczego się nie poświęca. W ciągu pięciu lat nauczyłem się, że jeśli ktoś się poświęca, niech się potem nie dziwi, że do niego strzelają. Ludzie w mojej sytuacji łatwo stają się przesądni, powiedziałem do Heleny. Wierzą, że ich szczere słowa lub czyny wywołują odwrotny skutek. To sprawia, że są ostrożni nawet w słowach. Co to za nonsens? Ha, ha, ha! Roześmiałem się. Wiarę w rozsądek straciłem już dawno. W przeciwnym wypadku stałbym się zgorzkniały jak dzika cytryna. Spodziewam się, że w swoich przesądach nie posuwasz się za daleko. O tyle, że gdybym ci powiedział, że cię kocham bezgranicznie i nade wszystko, jestem przekonany, iż w następnej chwili zapukałoby do drzwi gestapo. Helena na chwilę znieruchomiała jak zwierzątko, które usłyszało w zaroślach coś podejrzanego. Potem zwolna obróciła się ku mnie. Zdumiałem się, że to na nią tak podziałało. Czy to istotnie jest powodem? szepnęła. Jednym z wielu, odpowiedziałem. Czy możesz spodziewać się jakiegoś ładu w moich myślach teraz, kiedy z pełnego rozpaczy piekła zostałem przerzucony do najeżonego niebezpieczeństwami raju? Nieraz myślałam o tym, jak to będzie, gdy wrócisz. Powiedziała po chwili Helena. Jakże inaczej wygląda to teraz? powstrzymałem się, by jej nie zapytać, co jest inaczej. W miłości zawsze się pyta za wiele i można się z nią pożegnać, jeżeli będziemy chcieć dociec, jak brzmiałyby odpowiedzi, zawierające tylko samą prawdę. Tak, jest zawsze inaczej, powiedziałem. Bogu dzięki, roześmiała się. Nigdy nie jest inaczej, Józefie, to tylko wygląda inaczej. Masz jeszcze wino? Obeszła łóżko dookoła, niby tancerka, postawiła kieliszki obok siebie na podłodze i przeciągnęła się. Była opalona na brąz przez obce mi słońce i bez troska w swej nagości, jak kobieta, która nie tylko wie, że jest pożądana lecz której również często mówiono o tym. Kiedy powinienem stąd odejść? Zapytałem. Służąca jutro nie wróci, pojutrze, skinęła głową. To jest zupełnie normalne. Dzisiaj jest sobota, dała mi urlop na niedzielę. Przyjdzie w poniedziałek w południe, ma kochanka, policjanta z żoną i dwojgiem dzieci. Spojrzała na mnie spod półprzymkniętych powiek. Była zachwycona. Za oknem rozległ się odgłos kroków w marszu i śpiew. A to co? Spytałem. Żołnierze albo Hitler Jugend. W dzisiejszych Niemczech wciąż maszerują jacyś ludzie. Podniosłem się i spojrzałem przez szparę w zasłonach. Maszerował oddział Hitler Jugend. Dziwne, że stanowisz tak rażący kontrast w porównaniu z resztą rodziny, powiedziałem. Widocznie mam coś w sobie z probabki francuski, rzekła Helena. Mieliśmy taką, ale nie mówi się dziś o niej zupełnie jakby była żydówką. Ziewnęła i przeciągnęła się. Stała się nagle tak spokojna, jak gdybyśmy co najmniej od tygodnia żyli razem i nie groziło nam żadne niebezpieczeństwo. Oboje unikaliśmy tego tematu. Helena dotąd nie spytała mnie ani słowem, jak mi się powodziło po wygnaniu. Nie domyślałem się wówczas, że dawno już mnie przejrzała i podjęła decyzję. Czy już nie zaśniesz? spytała. Była pierwsza w nocy, położyłem się. Czy można by nie gasić światła? Spytałem. Lepiej śpię wówczas. Jeszcze nie przywykłem do niemieckich ciemności. Rzuciła mi szybkie spojrzenie. Zostaw, kochanie, niech się pali, skoro tak chcesz. Leżeliśmy przytuleni do siebie. Z trudem tylko mogłem sobie uprzytomnić, że dawniej spaliśmy zawsze razem. Z mroków przeszłości zaczęły się wyłaniać wyblakłe cienie, wspomnienia bez barw. Helena znów była przy mnie, lecz całkiem inna, w jakiś obcy, dziwny sposób bliska. Rozpoznawałem w niej tylko to, co było anonimowe. Oddech, zapach włosów, a przede wszystkim zapach skóry, którego brak mi było tak długo. Jeszcze nie czułem go w pełni jak dawniej, lecz istniał przecież i już bardziej rozumny niż rozum. Otucha, jakiej dodaje ciało ukochanego człowieka, o ileż jest ono mądrzejsze i bardziej wymowne niż usta pełne kłamstwa. Długo nie mogłem zasnąć tej nocy. Patrzyłem na światło i na wpół oświetlony pokój, który znałem i którego jednocześnie nie znałem nie zadawałem sobie więcej żadnych pytań helena przebudziła się jeszcze raz czy dużo miałeś kobiet we francji szepnęła nie otwierając oczu nie więcej niż było to konieczne odpowiedziałem i żadnej tak jak ciebie westchnęła i chciała się odwrócić jednak sen Powładnął nią, nim zdążyła się odwrócić. Pogrążyła się w nim znowu. Zwolna ogarnął również i mnie. Sny pierzchły, ogarnęła mnie cisza i oddech Heleny. A nad ranem obudziłem się. Nic już między nami nie było, co mogłoby nas dzielić. Wziąłem ją chętną i znów zapadliśmy w sen, jak w chmurę rozjaśnioną blaskiem. Rozdział szósty. Rano zatelefonowałem do hotelu Münster, w którym zostawiłem walizkę. Oświadczyłem, że mój pobyt w Osnabrug przedłuży się i powrócę dopiero w nocy. Proszę więc o zatrzymanie dla mnie pokoju. Zrobiłem to przez ostrożność. Nie mogłem dopuścić, by z powodu niezałatwienia tej sprawy zainteresowano moją osobą policję. Czyjś obojętny głos odpowiedział, że wszystko w porządku. Zapytałem także, czy nie było do mnie listów. Nie, nie było. Zawiesiłem słuchawkę. Helena stała za mną. Listy? Zdziwiła się. Od kogo spodziewasz się listów? Od nikogo, od tak sobie zapytałem, dla zachowania pozorów, o gościach, którzy czekają na korespondencję, nie wydaje się zbyt prędko opinii, że są oszustami. Alboż nie jesteś? Niestety, wbrew mojej woli, jednak nie bez pewnej satysfakcji. Helena roześmiała się. Czy chcesz dziś wieczorem wracać do Münster? Zapytała. Nie mogę tu przecież dłużej zostać, twoja służąca jutro wraca. Pozostawanie w mieście jest zbyt ryzykowne. Wąsy nie odmieniły mnie do tego stopnia, by nikt mnie nie poznał. Czy nie mógłbyś zamieszkać u Martensa? Proponowałbym spał w gabinecie, ale we dnie nie mógłbym z niego korzystać. Będzie lepiej, jeśli pojadę do Münster, Heleno. Tam nie poznają mnie na ulicy tak łatwo jak tutaj, a poza tym jest to blisko godzina drogi stąd. Jak długo chcesz zatrzymać się w Münster? To się okaże, gdy się tam znajdę. Z biegiem czasu rozwija się w człowieku coś w rodzaju szóstego zmysłu, który ostrzega przed niebezpieczeństwem. Czy sądzisz, że tutaj coś ci grozi? Tak, od dzisiejszego ranka. Wczoraj nie miałem takiego uczucia. Patrzyła na mnie ze ściągniętymi brwiami. Nigdzie nie wolno ci wychodzić, powiedziała. Nigdzie przed zmrokiem, a potem tylko, żeby dojść do dworca. Helena nic nie odpowiedziała. Wszystko się jakoś ułoży, rzekłem. Nie myśl o tym. Nauczyłem się żyć z godziny na godzinę, nie zapominając jednocześnie o następnym dniu. Doprawdy? Spytała. To bardzo praktyczne. Mówiła znów lekko podrażnionym tonem, jak wczoraj wieczorem. Nie tylko praktyczne, lecz również i konieczne, odpowiedziałem. Mimo to czasem coś zapomnę. Powinienem był zabrać z miąster aparat do golenia. Wieczorem będę wyglądał jak włóczęga. Wademekum emigranta poucza, że należy się tego wystrzegać. — Aparat do golenia znajdziesz w łazience — powiedziała Helena. — Ten sam, który pozostawiłeś odchodząc przed pięciu laty. Tam jest także twoja bielizna i ubranie. Wiszą na lewo, w szafie. Powiedziała to tak, jak gdybym przed pięciu laty odszedł od niej z inną kobietą, a teraz wrócił tylko po to, by zabrać swoje rzeczy i wynieść się z domu. Nie próbowałem tego prostować. Do niczego by to nie doprowadziło. Spojrzałaby tylko na mnie zdziwiona i oświadczyła, że nic podobnego nie miała na myśli. Skoro jednak ja tak myślę, no to. I wplątałbym się w pozbawione sensu usprawiedliwienie. Zadziwiające, jakich krętych dróg musimy się niekiedy imać, by nie zdradzić swych uczuć, i poszedłem do łazienki. Widok moich starych ubrań nie zrobił na mnie żadnego wrażenia. Tyle tylko, że mogłem stwierdzić, jak przez ten czas schudłem. Ucieszyłem się natomiast z bielizny i postanowiłem za sobą zabrać tyle, ile się da. Nie odczuwałem przy tym żadnych sentymentalnych wzruszeń. Decyzja powzięta przed trzema laty, żeby nie używać wygnania za nieszczęście, tylko za swego rodzaju zimną wojnę, konieczną dla mego rozwoju, przyniosła więc przynajmniej tu i ówdzie owoce. Dzień upływał powoli i w dość zmiennym nastroju. Konieczność odjazdu rozstroiła nas oboje. Jednakże Helena przeżywała rozstanie boleśniej niż ja. Odczuwała to prawie jak osobistą obrazę. Mnie życie bardziej uodporniło dzięki memu doświadczeniu. Zwłaszcza odkąd opuściłem Francję. Dla heleny moje odwiedziny jeszcze się na dobre nie rozpoczęły, a już trzeba się było pożegnać. Dla jej zranionej dumy nie znalazło się jeszcze dość czasu, by nastąpiło pojednanie, gdy już powstała taka sama sytuacja. Do tego doszła jeszcze reakcja na przeżycia poprzedniego wieczoru. Przepełniająca nas fala uczucia odpłynęła, a stare, zapomniane urazy. Z większą niż dotychczas siłą, znowu dały znać o sobie. Staliśmy się względem siebie nieufni, i jak gdyby obcy. Chętnie pozostałbym przez godzinę sam ze swoimi myślami. Gdy jednak pomyślałem, że stanowiłoby to nie jedną godzinę, lecz dwunastą część czasu, który mogę jeszcze spędzić z Heleną, Wydawało mi się, że to nie do pomyślenia. Dawniej, gdy panował spokój, stawałem sobie niekiedy pytania, co bym uczynił, gdybym wiedział, że mam przed sobą tylko jeden miesiąc życia. Nigdy nie doszedłem do wyraźnej konkluzji. Wszystko, co zamierzałem zdziałać, znajdowało się w jaskrawej sprzeczności z tym, czego w żadnym wypadku uczynić nie mogłem. I tak działo się teraz. Zamiast w całej pełni korzystać z dnia i ze wszystkimi zmysłami chłonąć Helenę, krążyłem po mieszkaniu, płonąc z pragnienia, aby to uczynić. A mimo to zachowywałem się tak ostrożnie, jak gdybym był ze szkła. Nie inaczej, jak mi się zdawało, przeżywała to Helena. Cierpieliśmy, a jednocześnie byliśmy jacyś sztywni i szorstcy. I dopiero gdy nastał zmierzch. Strach, że znowu stracimy się z oczu spowodował, żeśmy nagle zrozumieli. O siódmej ktoś zadzwonił do drzwi. Przeraziłem się. Dzwonek oznaczał dla mnie policję. Kto to może być? Wyszeptałem. Bądźmy cichu. I zaczekajmy, powiedziała Helena. To chyba ktoś ze znajomych pójdzie sobie, jeśli nie otworzę. Dzwonienie powtórzyło się. Potem ktoś energicznie zapukał do drzwi. Przejdź do pokoju sypialnego, szepnęła Helena. Kto to jest? Nie mam pojęcia. Idź do sypialni. Postaram się szybko go spławić. Lepiej to, niż żeby sąsiedzi zwrócili uwagę. Popchnęła mnie lekko naprzód. Rozejrzałem się pośpiesznie dookoła. Czy nie zostawiłem czegoś? I poszedłem do pokoju sypialnego. Kto tam? usłyszałem pytanie Heleny. A potem jakiś głos męski. To ty? znowu zapytała Helena. Co się stało? Przymknąłem drzwi szczelniej. Mieszkanie posiadało drugie wyjście przez kuchnię, do którego jednak nie mogłem się teraz w żaden sposób dostać. Pozostawała tylko jedna możliwość ukryć się w dużej, wbudowanej w ścianę w szafie z rzeczami Heleny. Właściwie była to spora nisza w murze, z zamykającymi się drzwiami. Miałbym tam dość powietrza. Usłyszałem, jak mężczyzna i Helena weszli do mieszkania. I wówczas poznałem go po głosie. To był jej brat, Georg, człowiek, który wtrącił mnie do obozu koncentracyjnego. Spojrzałem na toaletkę Heleny. Jedyną rzecz, która w razie potrzeby mogła mi służyć jako broń, był nóż do rozcinania papieru o rękojeści z nefrytu. Niczego innego nie zauważyłem. Nie namyślając się, wetknąłem nóż do kieszeni i wszedłem z powrotem do szafy. Było oczywiste, że jeśli Gork mnie znajdzie, będę się musiał bronić, a nawet nie widząc innego wyjścia, zabić go i próbować ucieczki. Telefon usłyszałem głos Heleny. Nie słyszałam, zasnęłam, co się stało? Zdarzają się chwile, kiedy znajdując się w poważnym niebezpieczeństwie doznajemy uczucia tak wielkiego napięcia, że zdawałoby się wystarczy drobnej iskierki, byśmy się zamienili w płonącą żagiew. Człowiek staje się wprost jasnowidzem. Tak, błyskawicznie i sprawnie przebiega w nas proces myślenia. Wyczułem, zanim usłyszałem rozmowę Heleny z bratem. Że nie wie o mojej obecności. Dzwoniłem kilka razy, powiedział Georg. Nikt się nie odzywał, nawet służąca. Myśleliśmy, że się coś stało. Dlaczego nie odbierałaś? Spałam, odrzekła spokojnie Helena. Dlatego wyłączyłam telefon. Boli mnie głowa i jakoś nie chce mi to przejść. Obudziłeś mnie. Boli cię głowa? Tak, w tej chwili nawet bardziej niż przedtem. Zażyłam dwie tabletki, jestem śpiąca. Tabletki nasenne? Tabletki przeciw bólowi głowy. Zostaw mnie, Gork. Chcę położyć się i zasnąć. Tabletki to głupstwo, tłumaczył Gork. Ubierz się lepiej i chodź na spacer. Cudowna pogoda. Świeże powietrze jest lepsze niż tabletki. Już je zażyłam i muszę się wyspać. Nie mam ochoty wałęsać się. Rozmowa toczyła się jakiś czas dalej. Georg chciał koniecznie wstąpić później po Helenę, lecz ona opierała się. Chciała się położyć. Pytał, czy ma jeszcze dość zapasów żywności. Odpowiedziała, że owszem, na razie ma dosyć. Zainteresowała go nieobecność dziewczyny. Wyjaśniła, że zwolniła ją na popołudnie. Wieczorem wróci, by przyrządzić kolację. A zatem wszystko w porządku? Zapytał Georg. Oczywiście. Dlaczego nie ma być w porządku? Tak tylko myślałem. Czasem przychodzą takie nonsensowne myśli. Ostatecznie co ostatecznie? Spytała ostro Helena No, to dawniejsze. Co dawniejsze? Masz rację, powiedział Georg. Po co o tym mówić, skoro wszystko w porządku? Nie ma o czym mówić. Ostatecznie jestem twoim bratem, więc chyba zapytać. No tak. Co? Jesteś moim bratem. No chciałbym, żebyś uświadomiła to sobie lepiej. Pragnę twojego dobra. Ależ tak, tak, powiedziała zniecierpliwiona Helena. Nieraz mi już o tym mówiłeś. Co więc dzisiaj się z tobą dzieje? Przecież byłaś już jakiś czas inna. Tak? No, rozsądna, chciałem powiedzieć. Gdyby dawne głupstwa miały cię znowu nawiedzić. Nic mnie nie nawiedza. Po prostu boli mnie głowa. To wszystko. I nie znoszę, gdy mnie ktoś chce kontrolować. Nikt nie ma zamiaru cię kontrolować. Jest to z mojej strony tylko przejaw troski o ciebie. To się nie troszcz, nic mi nie brakuje. Stale to samo twierdzisz. Wówczas przestańmy mówić o tym, co było powiedziała szorstko Helena. Ależ tak, naturalnie, przecież nic nie powiedziałem. Czy chodzisz do lekarza? Tak odpowiedziała Helena po chwili. I co mówił? Nic. No jak to nic? Musiał przecież coś powiedzieć? Owszem, powiedział, że potrzebny mi jest wypoczynek, odrzekła Helena z rozdrażnieniem. Powinnam spać, kiedy jestem znużona i mam bóle głowy, i nie sprzeczać się i nie pytać nikogo o pozwolenie, choćby to nie odpowiadało moim obowiązkom, przyjaciółki ludu i obywatelki przesławnej tysiąc lat liczącej Rzeszy Niemieckiej. On ci to powiedział? Nie, tego mi nie powiedział, zaprzeczyła żywo i głośno Helena. To już dodałam od siebie. Powiedział mi tylko, żebym się niepotrzebnie nie denerwowała. Nie popełnił więc żadnego przestępstwa i nie ma powodu wysyłać go do obozu koncentracyjnego. Jest szczerym zwolennikiem reżimu. Czy to nie dość? Georg zamruczał coś. Wydawało mi się, że zabiera się do odejścia. Nauczony jednak doświadczeniem, że w takim momencie właśnie może zdarzyć się coś nieprzewidzianego, dociągnąłem drzwi od szafy, tak, że została zaledwie wąziutka szparka. Za chwilę usłyszałem, że wchodzi do sypialni. Przez szparę widziałem poruszający się jego cień. Georg wszedł do łazienki. Zdawało mi się, że weszła tu również Helena. Nie mogłem jej jednak widzieć. Zamknąłem bowiem drzwi zupełnie i znalazłem się w ciemnościach. Stałem wśród sukien Heleny, trzymając przyciśnięty do boku nóż do rozcinania papieru. Wiedziałem, że Gork nic nie wie o mnie i że prawdopodobnie z łazienki wróci do pokoju i pożegna się z Heleną. Mimo to wciąż jeszcze czułem, że ściska mnie coś za gardło, a jednocześnie pod ciurkiem spływa spod pach po całym ciele. Inny jest strach przed nieznanym, inny przed czymś, co się zna. Jeżeli powód strachu jest nieznany, może się wydawać groźny. Lęk ten da się opanować przy pomocy wewnętrznej dyscypliny, bądź też innych trików. Natomiast, jeśli przyczyna jest znana i wiadomo, co nam grozi, wówczas niewiele zdziała się dyscypliną czy innym psychologicznym salto mortale. Pierwszy strach przeżywałem przed wtrąceniem mnie do obozu, drugi teraz. Kiedy już z góry wiedziałem, co mnie czeka, jeśli zostanę ponownie zamknięty w obozie. Czekały mnie tortury, lub, jeśli dopisałoby mi szczęście, gwałtowna śmierć. Dziwne, że w ciągu całego czasu od przekroczenia granicy nigdy nie próbowałem zdać sobie z tego sprawy i w ogóle nie chciałem się nad tym zastanawiać. Wpływałoby to na mnie hamująco. A właśnie tkwiło we mnie coś takiego, co się temu sprzeciwiało. Ponadto, pamięć odtwarza przeszłość w sposób fałszywy, by umożliwić nam przetrwanie. Próbuje przysłonić okropność życia patyną zapomnienia. Czy pan to zna? Zwrócił się do mnie Szwarc. Tak, znam to odpowiedziałem ale to nie jest zapomnienie. Jest to raczej stan półsnu. Wystarczy jakiś bodziec, by wszystko ożyło na nowo. Szwarc skinął twierdząco głową. Stałem więc w ciemnym, przesyconym perfumami kącie wnęki. Wśród sukien oplatających mnie niby skrzydła olbrzymich nietoperzy. Bez ruchu i starałem się oddychać tak, by nie spowodować szelestu jedwabi. Lub co gorsza, nie zakłasłać, lub nie kichnąć. Wówczas to po raz pierwszy uświadomiłem sobie w całej pełni, co uczyniłem. Strach unosił się z podłogi niby trujący gaz. Ogarnął mnie lęk, że się uduszę. W obozie nie przeżywałem rzeczy najokrutniejszych. Byłem traktowany zwyczajnie, jak wszyscy. Brutalnie, ale mnie wypuszczono. I może to właśnie przyczyniło się, że moje wspomnienia zostały zmącone. Teraz stanęło to znowu przede mną, co widziałem i słyszałem, co inni przeżyli i na co miałem dowody. Nie mogłem zrozumieć szaleństwa i bezmyślności mego kroku, tego, że opuściłem kraje, gdzie za fakt istnienia karano mnie tylko więzieniem i wygnaniem. Obecnie wydawało mi się, że są to istne przystanie humanitaryzmu. Słyszałem krzątanie Georga w łazience. Ściana była cienka, a Georg, jak przystało na członka rasy panów, nie zachowywał się spokojnie. Odrzucił strzaskiem pokrywę muszli i załatwił swoją potrzebę. To, że musiałem słyszeć jego siusianie, Wydawało mi się potem szczytem poniżenia. Jakkolwiek to właśnie wskazywało, że czuł się swobodnie i niczego nie podejrzewał. Przypomniało mi się wypadki kradzieży i rabunku, kiedy złodzieje, zanim uciekli, zanieczyszczali mieszkanie. Robili to częściowo na urągowisko, częściowo ze wstydu, gdyż fakt ten był objawem strachu, jaki przeżyli. Usłyszałem szum spuszczanej wody, i w chwilę potem gork wyprężony i pewny siebie opuścił łazienkę i przemaszerował przez sypialnię. Wkrótce do uszu moich doszedł odgłos zamykanych drzwi wejściowych. Ktoś szarpnął drzwiami od szafy i na tle wpadającego światła zobaczyłem ciemną sylwetkę Heleny. Już poszedł. Szepnęła. Po wydostaniu się z szafy czułem się tak zażanowany, jak niegdyś. Jeżeli można posłużyć się zbyt odległym porównaniem, Achilles przyłapany w szatach niewieścich. Przejście od strachu do śmieszności i zakłopotania było tak nagłe, że wszystkie te uczucia zlały się ze sobą i wystąpiły jednocześnie. Byłem przyzwyczajony do szybkich zmian nastrojów. Nie jest jednak wszystko jedno, czy nagłe schwytanie za gardło ma oznaczać banicję, czy śmierć. Musisz uciekać, powiedziała Helena. Spojrzałem na nią. Nie wiem dlaczego, ale spodziewałem się, że dojrzę w jej oczach coś w rodzaju pogardy. Musiało się to łączyć z tym, że ja sam w chwilę po przeżytym strachu poczułem się poniżony w mej męskiej godności. Było to coś, czego nie odczuwałbym wobec żadnej innej istoty, poza Heleną. Nic prócz szczerego lęku nie wyczytałem z jej twarzy. Musisz uciekać, powtórzyła. To było szaleństwo, żeś się odważył tu przyjechać. To samo miałem na myśli przed chwilą, teraz jednak zaprzeczyłem ruchem głowy. Jeszcze nie teraz, powiedziałem. Za godzinę może się kręcić jeszcze gdzieś w pobliżu, na ulicy. Nie przypuszczasz, że mógłby wrócić? Nie sądzę, niczego nie podejrzewał. Helena weszła do pokoju bawialnego i przekręciła kontakt. Po czym rozsunąwszy zasłony, zaczęła obserwować ulicę. Przez uchylone drzwi sypialni światło w kształcie zielonego rąbu padało na podłogę. Helena stała poza nim, pochylona i czujna, jak gdyby podpatrywała dzikie zwierzę. — Nie możesz iść na dworzec — wyszeptała. — Mogą cię poznać. Musisz uciekać. Wezmę wóz od Eli i odwiozę cię do Miąster — — Jacy niemądrzy byliśmy oboje. Nie możesz tu dłużej zostać. Widziałem, jak stała przy oknie, oddalona ode mnie zaledwie o szerokość pokoju. Ale przecież już daleka. I szarpnął mną ostry ból. Zdawało się, że Helena dopiero teraz po raz pierwszy uprzytomniła sobie, że musimy się znowu rozstać. W obliczu grożącego mi niebezpieczeństwa Oglądanego z bliska, znikły wszystkie nękające nas w ciągu dnia zastrzeżenia i urazy. Helena wydała mi się nagle uosobieniem lęku i miłości, a jednocześnie rozstania i niepowetowanej straty. Uświadomiłem to sobie, podobnie jak ona ostro, bezlitośnie i tym razem bez jakichkolwiek zawoalowań i ostrożności. Nieznośna ta świadomość w jakiś szczególny sposób przerodziła się naraz w niepohamowane pożądanie. Pragnąłem jej, pragnąłem trzymać ją w ramionach. Rzuciłem się ku niej, chciałem ją mieć jeszcze raz, całą, już zrezygnowaną, liczący się z jej utratą. Wówczas, gdy ona zastanawiała się jeszcze nad planami, nie straciła nadziei. Nie kapitulowała. Nie, nie teraz szepnęła broniąc się. Muszę zadzwonić do Eli. Nie teraz! Musimy przecież. Nic nie musimy pomyślałem. Mam przed sobą jeszcze godzinę, a potem niech się świat zawali. Dlaczego nie odczuwałem tego tak mocno wcześniej? A jeśli odczuwałem to dlaczego w takim razie nie zbiłem szklanej ściany wzniesionej między mną a moim uczuciem? Jeśli mój powrót był pozbawiony sensu, tamto jeszcze bardziej nie miało sensu. Powinienem coś otrzymać od Heleny i zabrać w beznadziejną pustkę, do której, jeśli dopiszę mi szczęście, znów powrócę. Otrzymać coś więcej, a nieżeli wspomnienia nurtujących nas wątpliwości, wzajemnych niedomówień i ostatniego zespolania między jednym a drugim snem. Chciałem mieć Helenę bez reszty, z jej wszystkimi zmysłami, jej czołem, oczami, jej myślami, całą, nie tylko jak zwierzę między nocą a świtem. Helena broniła się szeptała, że Gork może wrócić. Nie wiem, czy rzeczywiście tak przypuszczała. Zbyt często bywałem w opałach, by nie zapominać o nich natychmiast, gdy tylko się z nich wydostałem. Teraz, w tym pokoju, pachnącym jej perfumami, z jej sukniami, łóżkiem i mrokiem, pragnąłem tylko jednego: posiadać ją całym sobą i wszystkim, na co mnie było stać. A jedyne, co odczuwałem dotkliwie i co sprawiło mi udrękę, była niezdolność jeszcze pełniejszego jej posiadania. Chciałbym ogarnąć ją sobą jak płaszczem, mieć tysiące rąk i ust, być ukształtowany niby najdoskonalsza jej forma, by przygnąć do niej szczelnie, przywrzeć ciałem do ciała i mimo to doznawać bólu że byłoby to ciało obok ciała, lecz nie krew we krwi, zwarcie, lecz nie przeniknięcie się.